Witam w strefie 11. Kim lub czym jest szatan? Czy jest tylko wytworem naszej wyobraźni, czy też istnieje w rzeczywistości, a my jesteśmy stale narażeni na jego działanie? Niezależnie od naszych wierzeń czy przekonań, wcielone zło jest nierozerwalnie związane z dziejami ludzkości. W tradycji judeochrześcijańskiej i muzułmańskiej diabeł to upadły anioł, który sprzeciwił się woli Boga. Nienawiść sprawiła, że wszelkimi metodami dąży do ośmieszenia wiary, ale przede wszystkim do duchowego unicestwienia stworzonego na boskie podobieństwo człowieka. Celem demona jest zniszczenie nas. Złe duchy żyją nienawiścią. Czy w XXI wieku potrzebujemy jeszcze egzorcystów? Działanie złego to jest realne działanie. W strefie 11 najsłynniejszy watykański egzorcysta, ojciec Gabriel Amort. Trzy gwoździe zmaterializowały się w momencie, gdy wychodziły z ust. Horror, rzeczywistość czy choroba psychiczna? Pamiętam, jak zmieniła się jej twarz. Czy wypluwane przez opętane osoby przedmioty kaleczą i rozrywają ich wnętrzności? Wszystko to, co się działo, było tak przerażające, że musiałam uciec z kościoła, żeby w ogóle nie słyszeć. O tym już za chwilę w strefie 11. Rytuał egzorcyzmów od zawsze owiany jest aurą tajemniczości. Wyobraźnie wiernych pobudzają nie tylko związane z nim niedopowiedzenia i niejasności, ale przede wszystkim towarzysząca im atmosfera grozy i możliwość obcowania ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Czy jednak walka z szatanem faktycznie wygląda tak, jak przedstawiają ją hollywoodzkie produkcje? Być może rzeczywistość jest znacznie bardziej przerażająca. Osoby opętane bardzo często są osobami, które mogą funkcjonować stosunkowo dobrze w tym świecie fizycznym. Kasia w ogóle nie wyglądała jak osoba, o której my myślimy albo którą sobie wyobrażamy, gdy słyszymy, że ktoś jest opętany. Była cichutką osobą, która nie reagowała. Dokumentaliści Strefy 11 dotarli do kobiety, która wielokrotnie asystowała podczas egzorcyzmów. Udało się z nią porozmawiać za pomocą internetowego komunikatora. Zazwyczaj to jest dlatego, że zły duch podczas egzorcyzmu, podczas modlitwy, ma bardzo wielką siłę. To nie jest siła tej osoby, bo czasami to może być kobieta bardzo wielka, mała, a potrafi rzucić z siebie 6-7 mężczyzn. To jest siła swego ducha. Pamiętam, jak zmieniła się jej twarz. Ten ryk, ta manifestacja była tak przerażająca, te głosy i wszystko to, co się działo, było tak przerażające, że musiałam uciec nie tylko z zakrystii, gdzie była ta dziewczyna, ale z kościoła, żeby w ogóle nie słyszeć. Demon tak bardzo zawładnął ciałem Kasi, że działy się rzeczy sprzeczne z naturą. Kasia wydalała ogromne ilości wody. To nie był mocz, tylko woda. I te ilości były tak ogromne, że człowiek nie jest fizycznie w stanie wydać tak wielu litrów wody. Upokorzenie, fizyczne wyczerpanie było niczym wobec spustoszeń, jakie demon miał czynić w psychice dziewczyny. Kasia pewnego dnia wyszła na strych domu i tam zobaczyła jej dziadka, który zmarł, anioły dookoła. Jeden z tych aniołów powiedział, że jeżeli chce być z tym dziadkiem, którego tak bardzo kochała, powinna teraz się powiesić na pasku, który wisi, a
a już na zawsze będzie w miejscu piękna i dobra razem z dziadkiem. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. Nigdy nie było to jednokrotne uderzenie. Kiedy ciało Kasi się unosiło, nie trwało to sekundę, dwie. To nie był podskok. Ona była fizycznie w powietrzu przez 5, 4, 5, 6 minut. I w tym czasie, kiedy była w powietrzu, jej ciało obijane było o ściany, jak piłka. Widać było, że to ciało nie odbija się, a jest zrzucane przez kogoś. Dla posługującego przy egzorcyzmach Dominika Tarczyńskiego zachowanie Katarzyny jest wystarczającym potwierdzeniem opętania. Jak twierdzi, w praktyce zdarzyło mu się jednak widzieć nawet fizyczne, namacalne jego dowody. To było kilka kilogramów metalu. Robi to wrażenie, to jakby urzeczywistnia, że działanie złego to jest realne działanie. Jeszcze 20 lat temu w Polsce sprawowało posługę zaledwie 4 egzorcystów. Dziś jest ich ponad 100. Co najmniej jeden mianowany w każdej diecezji. Czym spowodowany jest tak znaczny wzrost ich liczby? Kościół twierdzi, że to efekt niespotykanej dotąd aktywności szatana. Jaka siła sprawia, że nawet niepraktykujący zaczynają zwracać się do duchownych egzorcystów? Złe duchy żyją nienawiścią, przede wszystkim wobec Boga, a później ta nienawiść wobec Boga przechodzi też na nienawiść tych wszystkich bytów, które Bóg do istnienia powołał. I dlatego te złe duchy człowieka atakują, ponieważ bezpośrednio Boga dotknąć nie mogą. Celem demona jest zniszczenie nas. Jest pełną nienawiścią, on chce nas zabić. Ksiądz Jan Szymborski od lat pomaga osobom, które uważają, że opętał je szatan. Msze z modlitwą egzorcyzmu gromadzą tłumy. Przychodzą do egzorcysty wtedy, gdy ani psycholog, ani psychiatra nie był w stanie im pomóc. Zły bardzo boi się posługi egzorcystów. Jego głównym celem jest to, żeby nie mówić o nim, aby nie ujawniać podstawowej prawdy, że zły istnieje. Dla niego nie ma znaczenia, czy ktoś w niego wierzy, czy też nie. On i tak działa. Egzorcyzmy czasami trwają wiele lat. To nie jest tak, że jedna modlitwa, jedno spotkanie natychmiast załatwia problem duchowy. To są bardzo złożone przypadki. Sceptycy interpretują zachowanie osób uznanych za opętane jako efekt niewyjaśnionych dotąd możliwości mózgu. Twierdzą, że są to zjawiska biologiczne, nie nadprzyrodzone. Możemy mówić o jakichś funkcjach mózgu, ale jeżeli dochodzi do łamania praw fizyki, no to nie możemy mówić o mózgu. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i odpowiedzieć sobie, przed sobą, że świat duchowy istnieje. Opętanie z punktu widzenia psychiatrii jest chorobą, natomiast ja prywatnie dopuszczam również istnienie zjawiska opętania jako zjawiska religijnego. Skoro opętanie to choroba psychiczna, dlaczego chorzy psychicznie w zakładach, w klinikach psychiatrycznych nie unoszą się w powietrzu? Najbardziej znanym i chyba najtragiczniejszym przypadkiem egzorcyzmów są te, które odprawiano w latach 70. nad Annelizę Michel. Dziewczyna stopniowo traciła kontrolę nad własnym ciałem. Skarżyła się na otaczające ją zjawy, zadawała sobie ból, a nawet miała lewitować. Szczegółowe badania lekarskie, jakim ją poddano, nie wykazały żadnych odstępstw od normy. Z czasem stan Annelizy coraz bardziej się pogarszał, a rodzina postanowiła zwrócić się o pomoc do egzorcysty. Ten wielokrotnie odprawiał nad kobietą rytuały uwolnienia, jednak nie przyniosły one zadowalających efektów. 1 lipca 1976 roku, podczas kolejnych egzorcyzmów, Annelize umarła z wycieńczenia. W głośnym procesie, który miał miejsce po jej śmierci, za winnych tragedii uznano odprawiających egzorcyzmy kapłanów.
Kasia była chorowitym dzieckiem. Zapalenia płuc, oskrzeli. Rodzice po jakimś czasie zdecydowali się, aby poszukać pomocy u bioenergoterapeuty. Ona podczas pierwszego spotkania zbadała jej ciało i rozpoczęły się sesje. I przez blisko 5 lat, co 2 tygodnie spotykali się na takich seansach. Te praktyki to był czysty okultyzm. Zaczęły się dziwne stany w przypadku Kasi. Zaczęła się zawieszać, nie było z nią kontaktu, zaczęła się bać. Nie było żadnych objawów choroby, a jednak działy się rzeczy przerażające. Rodzice Katarzyny początkowo nie zdawali sobie sprawy, z jaką siłą przyszło im się zmierzyć. Zachowanie córki napawało ich jednak ogromnym lękiem. Pochowali wszystko, co było do pisania. Za każdym razem, kiedy cokolwiek do pisania zostawało, chociażby szminka nawet, za chwilę na ścianach pojawiały się różnego rodzaju napisy sugerujące równość między Bogiem i demonem. Walka o córkę trwa już od prawie 10 lat. Rodzice wierzą, że kiedyś uda się wyrwać ją z mocy demona. Co wieczór proszą o błogosławieństwo. Egzorcysta telefonicznie przynajmniej błogosławi. Kasia jest namaszczana olejem egzorcyzmowanym i wtedy noc jest stosunkowo spokojna. Historie takie jak Katarzyny nie są odosobnione. Nie zawsze jednak rodzina jest w stanie samodzielnie udźwignąć brzemię opętania. Anna to osoba bardzo aktywna, wykształcona. Życie jej i jej męża wyglądało normalnie. Dwoje małych dzieci, szczęśliwi. Nic nie zapowiadało tragedii. Nadeszła pewnego wieczoru, gdy mąż Anny był jeszcze w pracy. Otrzymał telefon od swojej żony, Anny. Płacząc, z ogromną histerią, wezwała go, aby jak najszybciej wrócił do domu. Zastał swoją żonę skuloną. Zapytał, co się dzieje, a ona cały czas powtarzała: jestem pusta, oni zabrali mi duszę. I cały czas powtarzała, że umiera, że to już jest koniec. Zdezorientowany mężczyzna wszelkimi sposobami starał się ją uspokoić. Po kilku godzinach pozornie mu się to udało. Zapytał o to, co to było, co się stało. I wtedy jego żona odpowiedziała tylko jednym zdaniem. Nic już nie będzie taki, jakim było. Kolejne dni małżonkowie poświęcili na wizyty u lekarzy specjalistów. Trafili do kliniki psychiatrycznej. Tam przeprowadzono wszystkie badania, one niczego nie wykazały, jednak zasugerowano, aby ona została na obserwację. Ciało Anny tak bardzo się naprężało podczas ataków, że żyły praktycznie wychodziły na wierzch i te biedne siostry nie wiedziały, jak jej pomóc. Płakały przy jej łóżku, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziały. Od kilku tygodni Anna znajduje się w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Świadkowie twierdzą, że nie są w stanie nawiązać z nią żadnego kontaktu. Na chwilę obecną nie ma racjonalnego wytłumaczenia. Zebrało się specjalne konsylium 6 lekarzy, którzy nie potrafią odpowiedzieć, co jej jest. Jej zachowanie i wszystkie objawy nie pasują do żadnego katalogu chorób psychicznych. Mąż nie ustaje w poszukiwaniu racjonalnego wyjaśnienia choroby Anny. Zdecydował się nawet na konsultację ze znanym psychiatrą z Poznania. Lekarz był agnostykiem. W liście do niego mąż opisał objawy i zachowania żony. Lekarz odpisał, że według niego to nie jest żadna choroba psychiczna, lecz demoniczne opętanie. Czy opętanie to rzeczywiście skutek destrukcyjnego działania siły wyższej? Czy może jedynie kolejna, nie do końca poznana choroba psychiczna? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Z jednej strony w psychiatrii od 1994 roku możemy znaleźć
jednostkę chorobową, zaburzenia transowe i opętaniowe. Z drugiej, gdy zawodzą tradycyjne sposoby leczenia, lekarze nierzadko zwracają się o pomoc do kapłanów. Zakładając, że i takie zjawisko jak opętanie w wymiarze duchowym w ogóle występuje i istnieje, no to egzorcyzm jest tutaj jedynym skutecznym lekarstwem. Czy jednak opętanie rzeczywiście jest zjawiskiem wyłącznie duchowym? Niektórzy twierdzą, że widzieli materialne dowody potwierdzające jego istnienie. Mam takiego znajomego, który właśnie podczas egzorcyzmu zdobył inne rzeczy. Ale to nie jest to, że te rzeczy materialne nie wychodzą z żołądka, one pojawiają się dopiero na samym końcu ust, kiedy otwiera usta, pojawia się ta rzecz. No nie jest to w stanie jakby do tłumaczenia. Powiedział, że na przykład normalnie jadąc pociągiem do innego miasta przez pociągu do przedziału mężczyzna usiadł przeciwko niego i jemu się jakby mówię, się odbiło, wychonił ręką twarz i zobaczył, że wypił śrubkę i zapytał się tego mężczyzny, który chciał, czy jest pan księdzem może albo pan się wszystko, że tak. Dominik Tarczyński, jako jeden z nielicznych dziennikarzy na świecie, miał okazję osobiście porozmawiać z watykańskim egzorcystą, ojcem Gabrielem Amortem. Egzorcystą, który niemal na co dzień styka się z wszelakimi przejawami aktywności szatana. Tym, który przechowuje realne przedmioty, poświadczające siłę działania złego ducha. Pewnego razu, gdy opętany pluł mi w twarz, zdążyłem w porę położyć mu rękę na usta. Wypadły trzy gwoździe. Zobaczyłem trzy gwoździe, które zmaterializowały się w momencie, gdy wychodziły z ust. Czy gwoździe, śruby i szkło wypluwane przez osoby opętane to rzeczywiste dowody na działanie sił ciemności? Czy kaleczą i rozrywają wnętrzności osób egzorcyzmowanych? O tym już za chwilę w Strefie 11. Czasami opętani wypluwają kawałki szkła. Można się skaleczyć. Ale te przedmioty, nawet spore, mogłyby uczynić krzywdę, gdyby wychodziły z naszych organów. Ale nigdy nie kaleczą, ponieważ materializują się dopiero w chwili, gdy wychodzą z ust. Powinno tu coś być. To są właśnie gwoździe wyplute w czasie moich egzorcyzmów. Zatem je wszystkie widziałem, jak wychodziły z ust osób opętanych. Faktycznie one nie ranią osoby opętanej, ale mogą ranić osobę, która bierze udział w egzorcyzmach. Duże gwoździe, zobaczcie, proszę. Na przykład ten przedmiot. Wszystkie te gwoździe zostały wyplute w trakcie egzorcyzmów. Ale niemożliwe, by ktoś mógł połknąć wcześniej tej wielkości gwoździe. To przecież niemożliwe. Zdarza się czasami, że osoba egzorcyzmowana odczuwa wcześniej pewien ból w żołądku, a po wypluciu tych rzeczy czuje ulgę. Ale tak naprawdę w jej żołądku nic nie było. Gdyby ktoś zrobił zdjęcie rentgenowskie, okazałoby się, że w żołądku nic nie ma. W nas, sceptykach, interesujące jest to, że zawsze szukamy dowodu. Pytanie, co byśmy zrobili, gdybyśmy go znaleźli? To cytat z filmu Rytuał, nakręconego na podstawie prawdziwej historii.
Zetknięcie z nieznanym i niepojętym zawsze budzi w nas wątpliwości. Czy materializujące się przedmioty to wystarczający dowód na istnienie świata ciemności? Podświadomie szukamy potwierdzenia istnienia zjawisk, które wymykają się racjonalnemu postrzeganiu świata. A może bardzo chcielibyśmy udowodnić sobie, że to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, w rzeczywistości nie istnieje. Co zrobimy, gdy pewnego dnia odnajdziemy niepodważalny dowód za lub przeciw? Czy będziemy potrafili zmierzyć się z tą wiedzą? Jak zwykle czekamy na Państwa sygnały. Nasze telefony będą czynne jeszcze przez godzinę. Można także do nas wysłać maila. Wszystkim zapewniamy anonimowość. Do zobaczenia w Strefie 11 za tydzień. Czy jesteśmy nieustannie obserwowani? Ten, kto ma informacje, ten ma władzę. W tej chwili szpiegowanie kogoś jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Kim są ludzie, którzy znają nasz każdy ruch? To wszystko może wywołać chaos, a co za tym idzie, no, mogą być ofiary w ludziach. Żadne siły zbrojne na świecie nie chwalą się tym, że do takich incydentów dochodziło.